22-latek pasuje się najwyżej w karierze, na 52. pozycji w światowym rankingu i dzięki temu znalazł się od razu w głównej drabince prestiżowej imprezy w Monte Carlo. Trzy miesiące młodszy Chorwat jest 13. w zestawieniu. W cyklu ATP zawodnicy rywalizowali po raz pierwszy. Spotkanie trwało 2 godziny i 45 minut. Najkrótszy, bo... Zaledwie 39-minutowy był pierwszy set, którego Hurkacz przegrał 4-6. Decydujący był piąty gem, w którym Polak został przełamany do 30. W drugiej i trzeciej partii, które trwały nieco ponad godzinę, zwrotów akcji było więcej. Hurkacz prowadził już 4-2, potem było 6-5, ale w kolejnym gemie raz jeszcze przełamał Coricia do 30. Nasz tenisista... Źle jednak wszedł w decydującego seta. Przegrał własne podanie do 30 i musiał gonić Chorwata. Udało mu się to w dziesiątym gemie. Wyrównał 5 do 5, tyle że dwa kolejne przegrał i odpadł z turnieju. Teraz wrocławianin na krótko powinien zameldować się w domu. Ten czas często spędza na treningach z klubowym kolegą Szymonem Walkowem. Po pobycie w stolicy Dolnego Śląska Hurkacz wystąpi najprawdopodobniej w turnieju ATP w Budapeszcie. W ubiegłym roku odpadł tam w pierwszej rundzie.